Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja należę do tych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy uważali i ciągle jeszcze starają się zdania nie zmieniać, że IPN jest instytucją ważną, potrzebną pod warunkiem, że jest wolny od nacisków politycznych, że jest zarządzany przez naukowców, historyków, a nie polityków. I oczywiście IPN wymaga naprawy po latach rządów doktora Szarka. Wiemy, że jego nominacja była czysto polityczna, partyjna. Był człowiekiem zaufania Ryszarda Terleckiego. Cieszył się tym samym poparciem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Rolę prezesa IPN-u wyobrażam sobie jako państwową służbę. Niepartyjną, nie służącą jakiejś ideologii, lecz odwołującą się do zasad, którymi kieruje się świat nauki, świat ludzi przyzwoitych. Poprzednie kadencje prezesów pokazały, że jest to możliwe. Leon Kieres, Janusz Kurtyka to naprawdę świetni prezesi, którzy mimo swoich ewidentnych sympatii politycznych sprawowali tą prezesurę godnie dla dobra też i prawdy historycznej. Pan dyrektor Karol Nawrocki ma zastąpić prezesa Szarka. Właściwie już został wprowadzony tylnymi drzwiami do IPN-u, został jego wiceprezesem. Mam wrażenie, że jego partyjni patroni obawiają się, że Senat może nie poprzeć zdania, które wyraził Sejm w tej sprawie. A właściwie dlaczego mielibyśmy ten wybór potwierdzić? Żeby zachować kurs IPN-u, który z instytucji służącej państwu stał się narzędziem polityki historycznej? Polityki, która nie służy Polsce. Dyrektor Nawrocki niestety stał się symbolem tej polityki. Wysoki Senacie, co miałby zmienić w IPN-ie po objęciu sterów przez obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej? Sanacji nie możemy się spodziewać, co najwyżej zaostrzenia kursu, bo pan dyrektor Nawrocki ma więcej determinacji i więcej powodów, aby okazywać wdzięczność politykom. Dlaczego? No spójrzmy na dokonania pana dyrektora Nawrockiego. Został zainstalowany na miejsce profesora Machcewicza w wyniku wrogiego przejęcia Muzeum II Wojny Światowej wiosną 2017 roku. Wtedy, gdy minister Gliński pozbył się za pomocą sztuczek prawnych, czyli łączenia otwartego wcześniej Muzeum II Wojny Światowej z istniejącym na papierze Muzeum Westerplatte, jaki niezależny, poważny historyk zgodziłby się na objęcie instytucji, która została zbudowana z takim trudem przez zespół Pawła Machcewicza, wybitnego profesora. Instytucji, którą profesor Timothy Snyder nazwał osiągnięciem cywilizacyjnym. Dyrektor Nawrocki zaczął swoje rządy od zwolnień i wypychania z instytucji ludzi, którzy budowali to muzeum. Zaczął cenzurować wystawę, co w istocie dyskwalifikuje go jako szefa instytucji kultury. Zresztą jesienią 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że dyrektor Nawrocki naruszył dobra osobiste i prawa autorskie autorów scenariusza wystawy w Muzeum II Wojny Światowej. I ja wiem, że pan prezes powie, że większość zarzutów została odrzucona, zdecydowana większość, tak, to prawda, ale ten największy, można powiedzieć, atomowy pozostał. Naruszył pan prawa autorskie wybitnych polskich naukowców. Jaki jest efekt tego? No, ewidentne obniżenie rangi Muzeum II Wojny Światowej. Mówił o tym dobitnie profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. W jednym z wywiadów skrytykował działania pana dyrektora. Powiedział o tym, że muzeum traci rangę. Jaki jest efekt? Pan dyrektor Nawrocki za pieniądze podatników składa pozew. I zresztą te pozwy są domeną pana dyrektora. Jest albo pozwanym, albo pozywa. Dziennikarka, która miała czelność krytykować pana dyrektora, Estera Flieger, też została pozwana, podobnie jak wiele pism przedprocesowych, które pan wzywa niezależnych dziennikarzy, aby zaprzestali mówić wolne słowo. To niedobrze świadczy o kimś, kto miałby zarządzać tak ważną instytucją, bo czy to jest nadwrażliwość na słowa krytyki,
czy brak szacunku dla wolnego słowa. Panie dyrektorze, pan wzorowo i gorliwie realizuje oczekiwania obozu władzy, dla którego polityka historyczna, my tu na tej sali wiemy, przynajmniej większość senacka, że dla obozu władzy polityka historyczna jest narzędziem kreowania jednej pamięci, jednego patriotyzmu i posłusznego obywatela. Rząd twierdzi, że ma do tego prawo, bo tak zdecydował suweren, że ma mandat od narodu, no i dysponuje budżetem. I oczywiście reprezentuje interes narodowy, co jak rozumiem oznacza, że wszyscy inni, którzy mają inne zdanie, tego interesu nie reprezentują. Narzędziem do realizacji takiej polityki stał się właśnie IPN, a prezesura Karola Nawrockiego ma wzmocnić realizację tych planów poprzez, jak już to widzieliśmy, naruszanie praw autorskich, brak szacunku dla wolności badań naukowych, ograniczanie autonomii instytucji kultury. To się stało codziennością. Pan dyrektor Nawrocki, wykonując dyrektywę prezesa Kaczyńskiego, aby przemienić Muzeum II Wojny Światowej, cytat, tak, aby pokazywała polski punkt widzenia, posunął się tak daleko w swoich rewolucyjnych poglądach, że wyrzucił z muzeum artystów, których wcześniej sam zaprosił na noc muzeów. Zaprosił ich, aby śpiewali wiosenne pieśni. Gdy usłyszał rosyjską balladę Ciemna noc, uznał, że to sowiecka propaganda. I ktoś powie, że to drobiazg, ale jakże symptomatyczny, jak doskonale pokazuje małostkową, taką rewolucyjną gorliwość kandydata. Właściwie groteskowe pojmowanie polityki historycznej. Nadgorliwość. Wysoki Senacie, pan Nawrocki jest też symbolem wrogiego przejęcia, wyrywania miastu Gdańsk, terenu Westerplatte. To pan dyrektor Nawrocki gonił na schodach Urzędu Miasta w Gdańsku świętej pamięci prezydenta Adamowicza i proponował mu przy kamerze TVP wykup Westerplatte za 2 miliony złotych. Gdy prezydent odpowiedział, że nie wszystko jest na sprzedaż, a na pewno nie narodowe świętości. Wiemy, jaki był finał politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali ustawę, specustawę, którą niestety przegłosowano w Sejmie, potem w Senacie, która wywłaszczyła dotychczasowego właściciela, czyli gminę Gdańsk, z terenu Półwyspu. Przypomnę, że te działki Westerplatte przekazał w imieniu Skarbu Państwa gminie Gdańsk świętej pamięci wojewoda Maciej Płażyński, pierwszy niekomunistyczny wojewoda gdański. Tą rozgrywkę poprzedziła oczywiście zmasowana kampania oczerniająca i pana prezydenta, i miasto Gdańsk w mediach publicznych za rzekome zaniedbania i to miało uzasadniać przejęcie przez Skarb Państwa tych terenów. Przegłosowana ustawa, po 2 latach od tej naszej debaty i przegłosowania tej ustawy, nadal nie wiadomo, jaki jest plan na Westerplatte, jak będzie ono wyglądało, jak będzie opowiadana historia, jakie budynki będą zrekonstruowane. Pan dyrektor nie zadbał do tej pory o stworzenie kompleksowego projektu budowlanego, do czego zobowiązała go specustawa z 2019 roku. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że muzeum ma zamiar wybudować pawilon przed granicą Westerplatte z apartamentami hotelowymi na wynajem. Słusznie opinia publiczna skrytykowała ten pomysł jako niedopuszczalny w miejscu pamięci. Oburzenie wielu środowisk, krytyka mediów spowodowała reakcję ministerstwa. Ja odczytam fragment komunikatu ministra Glińskiego. W związku z pojawiającymi się w mediach publicznych informacjami na temat budowy w ramach inwestycji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku, oddział Muzeum II Wojny Światowej, apartamentów na wynajem, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu informuje, że nie wyraża zgody na budowę tego typu pomieszczeń, nawet o powierzchni 30 metrów, na terenie inwestycji muzealnej. Minister wezwał odpowiedzialną za nadzór nad inwestycją dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej do unieważnienia przetargu na realizację inwestycji na Westerplatte. Pozostawiam tę sprawę bez komentarza,
bo ona symbolizuje podejście i też hipokryzję, jaka towarzyszyła debacie nad odebraniem terenu Westerplatte i budową miejsca pamięci. Te miejsce pamięci właśnie w tej chwili jest przedmiotem tego typu zainteresowań. Też ta kwestia, kolejna kwestia, ona już była przedmiotem pytań i odpowiedzi pana dyrektora. Kwestia dotycząca zarządzania zespołami ludzkimi. Przyszły prezes stanie przed wielkim zadaniem nadzorowania pracy ogromnego i zróżnicowanego zespołu ludzi, w tym grona historyków, którzy powinni działać w ramach wolności badawczej. Obserwując działalność pana dyrektora, już powoli zbliżam do końca. No nie chcę brać dodatkowego czasu, wykorzystam jeszcze. Obserwując działalność pana dyrektora, można wyciągnąć wniosek, że wolność badawcza nie jest dla niego obszarem ograniczonym. Jego ostre słowa skierowane do polityków, do historyków zajmujących się Holokaustem, mogą napawać niepokojem. Kandydat na prezesa instytucji naukowej zapowiada, że nie podejmie współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów, jedną z najważniejszych komórek zajmujących się badaniem Holokaustu na świecie. Pan Nawrocki, jako twarz polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości, nie powinien być szefem instytucji, którą powinien cechować umiar i naukowa refleksja. Nie ma ani umiaru, ani refleksji i ten rewolucyjny zapał, o którym mówiłem, no po prostu się może skończyć katastrofą i dla IPN-u, i dla polityki historycznej, tej rozumianej jako pewna prawda historyczna. Aby skutecznie opowiadać o naszej przyszłości, nie wystarczy patriotyczna ostentacja ani postulowanie jedności, gdy samemu się ją rozbija. Kończąc, Wysoka Izbo, jaka powinna być polityka historyczna? Odpowiedź jest prosta. Niewykluczająca, pozwalająca obywatelom tworzyć i troszczyć się o wspólnotę i zgodna z ustaleniami badaczy, nawet jeśli miałaby ta prawda wyglądać inaczej niż sobie życzy prezes partii czy kandydat na szefa IPN-u. Nie poprzez cenzurowanie wystaw, walkę z naukowcami i artystami buduje się narodową wspólnotę i pielęgnuje pamięć, a poprzez naukową rzetelność i szacunek dla prawdy historycznej. Wysoka Izbo, senatorowie Koalicji Obywatelskiej nie poprą kandydatury pana Karola Nawrockiego na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.